Siema, z tej strony jest Freddy. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na serwerze tobence.pl i wam pokażę, jak zbudować szybko eleganckiego trapa. Zostawcie subika, łapeczkę w górze i dzwoneczek, ponieważ wbijamy 10 koła subów. Albo już wbiliśmy, nie wiem, zależy jaki odcinek wleci. I napiszcie w komentarzu trapa, przypadam wam serduszko. I na początku to do stworzenia takiego trapa potrzebujecie to tak. Kupujecie sobie drewno. Wbita to sobie bierzecie lepki piston. To zależy na jaką wielkość chcecie to zrobić. Czekajcie, muszę jakiś wyćkolowany sklep. Tu wbita. Przekaźnik, czyli repeater. I jeszcze będziemy potrzebowali redstone, ale to chyba redstone musimy sobie nakopać. My niestety kupić sobie go nie możemy. Redstone, o tutaj ma wypadł. Oj, to jest jakiś szrot. Dobra, nakopię sobie na szybkości. Redstone. Teraz jeszcze musimy sobie odebrać kit stoniarki. Kit stoniarka, dobra. I zrobić sobie płytki. Czy z tego nie ma. Ej, to nic z tego nie można, bo to jest jakiś gówniany stone niestety. Ale przez też sklep będziemy mogli sobie kupić. Wcale wlazły zbrojenie, mikstury, wełna, glina, szkło. Nie ma tu żadnego designu. Niestety nie ma. To musimy sobie przypalić koble niestety. To też tam trochę zajmie czasu. Dobra, skoro teraz kobla wezmę, dobra, cyk. Dobra, trochę nakopaliśmy. Zróbmy sobie dwa piecyki. Cyk. Dobra, tutaj żebyśmy syf nie mieli. Drewno to przepalę po prostu. Daj co ja zrobiłem. Cały koble, żebym tam włożył. Dobra. Teraz dźwignia jak się robi. Dźwignia na Minecraft. Dobra. Dźwigni Minecraftowi, stopni party, dobra. Sobie, że teraz zrobimy. Cyk. Dźwignia. Ale po co mi dźwignia, jak są głupi w chuj. Dobra, nieważne. Dobra, dwie płytki chyba wystarczą, chyba że sobie jeszcze jedną weźmiemy. Dobra, cyk. Takiego trapa, cyk. Dobra, i teraz pójdziemy sobie na bazę. Wykopiemy sobie trochę powierzchni, żebyśmy mogli trapa zbudować. Dobra. Górny paśnęcie. Myślę, że tutaj będzie dobra miejscowa. Dobra, cyk. Kropmy się najlepiej tak na poziom, żeby jak gościu udało by mu się uciec, to żeby nie mógł perełkami robić. Czekajcie, sobie makro włączę. Bo może takiem to jakieś hama rozkopnę sobie trochę. Dobra, cyk. Łe, to jest jakaś stumiarka śmierdząca. To w drugą stronę trzeba zrobić. Czemu to się regeneruje, jak tu nie ma żadnej stumiarki? Jak tu nie było nigdzie rozkopane, to nie wiem o co tu chodzi. Trochę w górę sobie zróbmy. Cyk. Dobra. I teraz zaczynam budowę naszego trapu. Musimy zrobić coś takiego. Tutaj musimy oczywiście postawić nasze lepkie pistony wraz z craftingami. Dobra, wyłączę sobie cały drop, żeby mi nie leciał żaden syf. O kurde, żebym wyskoczył jak śliwka z kompotu. Dobra, syf. Tutaj możemy sobie więcej rozkawać, bo zaraz to będziemy działali. Będziemy tam redstone kłaść repeatery. Dobra, cyk. Teraz musimy postawić tutaj craftingi. Dobra, cyk, cyk, cyk. Teraz musimy dostać te właśnie pistony, które przez nam położyliśmy. Muszę sobie tu rozkopać i teraz się zacznie cały kształt tej roboty, można tak powiedzieć. Teraz sobie kładziemy tutaj, kurde, repeatery. Cyk, cyk, cyk. I co jeszcze tutaj, redstone. Tutaj, żeby nam się nic nie połączyło zbyt bardzo. Dobra. Jakby mogliśmy tutaj to połączyć po prostu. O. I teraz tutaj będą, tu będzie poprowadzony redstone na całej tej szerokości. Czy tak zadziała? Ja tak nie zadziała, kurde. To zrobię po prostu tak. Takie schody po prostu, cyk. I tu może repeatera położę. Czekajcie. Dobra, może jednak nie będzie potrzebny. Dobra, działa. Kurde. To całe się nie ten.
Czekajcie, gdzie jest błąd chyba. Góra się nie podniosła, nie wiem dlaczego. Jakiś błąd. A, dobra. Bo źle zbudowałem. Fail tak zwany. Dobra, cyk. I teraz będzie wszystko działało bezproblemowo. Znaczy powinno. Dobra, teraz już jest skończony. I teraz jeszcze, żeby ktoś nie mógł nic zrobić, to możemy sobie tutaj zrobić. Czekajcie, gdzie mam drewno, sklep. Drewieńko sobie kupić. Ale tu nie potrzeba zbyt dużo, tylko cyk. Po prostu płytkami tutaj wyłożyć. I tutaj wylać wodę w sklep. No dobra, to będzie przenośny villager. Generator to będzie czy winne. Dobra, UEC wpierdlałem przypadkowo. Przenośny villager, woda. Nawet może to być wylane byle jak, tak jak ja teraz to wylałem. Jeszcze tutaj by się przydało zrobić jakieś nóżki, sklep. Przenośny villager, generatory. Dobra, zakupmy sobie tutaj, wejdźmy. Ale Boże, jest wspomniarek zbyt dużo. No nie, robią się te jebane. Dobra, cyk. Teraz musimy znaleźć. Łe! To miejsce musimy znaleźć. No i chuj do dupy. Zalało nam mechanizm, widzowie. Teraz musimy znaleźć tam, gdzie ten gościu będzie, czyli tutaj. Tutaj wchodzimy. I teraz by się przydało półpłytki, czyli znowu musimy kupić sobie drewno, które przez chwilę wyjebałem na ziemię. Ale to nieważne. Dobra, tu dupę. Cyk. Trab jest skończony. Ojcie. I teraz wystarczy to jakoś hama przeteleportować. Dobra, cyk. Ojcie. Teraz jeszcze sobie zrobimy coś takiego. Enchant. Żebym mógł w tej wodzie sobie po prostu biegać, to bym miał wędrowiec. Dobra, jeszcze jakiś knok by się przydał. Ale czy ja znajdę jakiegoś knoka? O! Teraz zacznę coś. To C, legę i temy z resztę PA. I zobaczymy, czy ktoś się do mnie przyteleportuje, schowek. Dobra, cyk. Ja jeszcze przygotuję, jakby to się miał teleportować. Dobra. Zbejtujemy go w taki sposób. TPA, akcent gwiazdka. Jak my możemy w tym biegać. Jakiś defus się do mnie tapnął i zobaczymy, czy on tutaj w ogóle będzie. Czy po prostu oszukał. On chyba oszukuje, bo się do mnie nie teleportuje. Trap w craftingówce polega na tym, że w ogóle gościu nie może nim zrobić. O. No i wpadł. Jakiś Konrad. A, on od razu sobie rzucił perłę, już go chyba tutaj nie ma. Słyszałem dźwięk zamykania, dobra. On już wiedział, co się dzieje. Dobra, po prostu zrobię tak. I po prostu wam nagram, jak to się do mnie tepnie, bo tutaj ludzie sobie robią jakieś pranki i po prostu chcę sobie paru przed tepnięciem. Ogólnie jak ktoś rozda jakiś fręty, trzy kluczyki, jest spam jak chuj. Ale tu zaakceptowałem jakiegoś hama. I czemu to nie działa, to ja nie wiem. No i zepsułem, znałem życie. Wracam tam z powrotem. A, no dobra, bo to się zalewa na bieżąco. No nie. I co mam teraz robić? Mam plan. Nawet tego sojusznika będę mógł zamordować też drop. Nie działa podczas walki. Ale skopałem, że tutaj nie zrobiłem tego. Ale przynajmniej nie będzie cięcia, jak będzie też, że zrobiłem faila, ale kongo. Dobra, sobie tutaj zrobię takie wejście do tych nóżek. I tutaj spierdolę mojego sojusznika, slash opuść. Wystarczy go wrzucić teraz. I właśnie na tym to polega, że gość jest w craftingówce, nic nie może zrobić i właśnie szukaliśmy swojego sojusznika, bo ja opuściłem gildię, której byłem dodany do gildii z widzami, czy coś takiego. Z 700 rankingu, najprawdopodobniej miał jakieś legendarne itemy. O, widzicie? Sobie teraz jeszcze to zlutujemy. Jak widać, darmowe jeszcze legendarne itemki. Cyk, cyk, cyk. Ojdź. O kurde, ale miał wypasione. Ale kongo. I szybko zdobyliśmy jeszcze legendarny item i dostaliśmy plus 700 rankingu. Czy coś tu jeszcze ciekawego będzie? Chyba już nic. A to rzucam jakby i podnoszę swoje. Ale to co dostaliśmy tutaj, to myślę, że satysfakcjonuje i szybki, elegancki heal.
A jak wam się coś takiego podobało i będzie fajna aktywność, to pod tym odcinkiem mogę wam zrobić konkurs na rangę Friend. Na Table C, więc wiecie co robić, ja się wam rzekam.